Kolejne 3 punkty wywalczone przed własną publicznością. Gwardia Wrocław pokonała Mickiewicza Kluczbork 3-0 w hali Przykropniczej. Wrocławscy siatkarze wciąż mają kontakt z najlepszymi ekipami w lidze. Spotkanie było zacięte tylko w pierwszym secie, później już wielkich emocji nie było. Ekipa Zapolszczyzny zaczęła dobrze ten mecz, choć Gwardia prowadziła już w pierwszej partii 16-10, to przy jezdni zdołali wyrównać, było 17-17 i zrobiło się nerwowo. Na szczęście gospodarze okazali się lepsi w końcówce i wygrali do 23. Kolejne sety to już wyraźna przewaga Gwardii, wygrane sety do 15 i 18 dały kibicom już sporo radości, a ci szczelnie wypełnili halę Przykropniczej i znów opuścili jej mury w dobrych humorach. Przed gwardzistami teraz chwila oddechu i czas na spokojne przygotowania do kolejnego meczu. Wrocławski zespół w sobotę pojedzie do Krakowa. Spotkanie z AZS-em AGH na pewno będzie trudniejsze, bo to rywal, który prezentuje w tym sezonie zdecydowanie lepszą grę niż Mickiewicz. Ten mecz o godzinie 15. Jubileusz 35-lecia świętował zespół pieśni i tańca Kalina. Studenci przede wszystkim Akademii Wychowania Fizycznego kultywują tradycję polskiego folkloru. Kierownik zespołu Aleksander Sobera tłumaczy, że jest to zespół bardzo mocno związany z AWF-em. Kalina jest wizytówką AWF-u. To jest zespół pieśni i tańca, który zrzesza studentów, absolwentów i kilka pokoleń członków zespołu, którzy są związani również z uczelnią. Kolorowa, rozśpiewana i wesoła wizytówka uczelni. Kalina to 80-osobowa grupa studentów i absolwentów, a to grono ciągle się poszerza. Tak, co roku dołączają do nas nowi studenci i myślę, że również wydaje im się to interesujące, że mogą u nas nauczyć się śpiewu, tańca, a także mogą po prostu miło spędzić czas w bardzo sympatycznym gronie. Koncert jubileuszowy zespołu odbył się w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Zaprezentowali się aktualni członkowie Kaliny oraz grupa Oldboyów, którzy zatańczyli Mazura. Rektor AWF profesor Andrzej Rokita cieszy się z tego pięknego jubileuszu. Jest to kawał historii, nie kawałek. To jest 35 lat, to jest tak naprawdę wiele, wiele osób, które przyczyniło się, że ta Kalina do dzisiaj jest, rozsławia dobre imię Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 35-lecie zespołu to zasługa ludzi o niespotykanym zapale. I muszę wspomnieć i chcę wspomnieć kierowników tego zespołu, świętej pamięci panią Pietrow, Janusza Pietrzyka, panią Grabowską, dzisiejszego kierownika Olka Sobery. Gdyby nie ich zapał, ich upór, ich konsekwencja, to ci ludzie, którzy gromadzą się wokół Kaliny, oni nie mieliby tych liderów. To są liderzy i z tego miejsca ogromnie, ogromnie im dziękuję. Zespół jest wizytówką uczelni, ale też promował Polskę na całym świecie. Który rozsławia nasze imię nie tylko w Polsce, ale po całym świecie. Ostatnio Kalina wróciła z Indii, w zasadzie chyba koncertowała na wszystkich już kontynentach, a my tylko staramy się im nie przeszkadzać. A zespół koncertował także na scenach Korei Południowej, Chin, Meksyku czy Egiptu.